The Last of Us 2 i Horizon proven to be flops, czyli że nie odniosły zamierzonego sukcesu, że tak powiem, że nie wypały. Tak to wygląda, odpalimy napisy, jeżeli by było coś nie tak słychać. I zobaczymy. You know when The Last of Us 2 came out and I was saying it wasn't profitable for the company, they didn't sell as much as they wanted to. Had a lot of nice. Czekajcie, tutaj Chester zapytał, gdzie jest Discord. Wiesz co, za chwilę ci prześlę tutaj link, link do Discorda prześlę teraz, zaraz, za chwilę, za sekundę na czacie, bo powiem wam szczerze, że chyba faktycznie nie podpiąłem linka do Discorda na Twitchu. Za co przepraszam, moje niedopatrzenie, ale już przesyłam. Gdzież to jest? Jak ja się gubię na dwóch monitorach, to jest masakra. To jest nasz Discord i tam jest kanał Zareaguj. Pokój Zareaguj i wtedy tam można sugerować co, gdzie i jak. They were like horses. High on Dr. Fauci's ivermectin going nee! It's very popular. And okay. You know, like I couldn't prove it at the time. Sony versus Microsoft. Miskorost? Okay, nie wiem. Revealed budgets of games. I just had this feeling, but the modern educated man seems to have been robbed of everything that's called intuition, feeling, unless you have the corporation itself coming down and writing it on a piece of paper, they don't believe it. And this is what we have now. We have the corporation coming down and writing it on a piece of paper. Okay. That The Last of Us 2, as well as Horizon, weren't popular games and they didn't even manage to break even. Ciekawe, że Horizon jeszcze mnie tak nie dziwi, ale że The Last of Us nie wybił się ponad na dochód netto, nie, ciekawe. So you can fact check this. It's just easier for me to show it, but like you can go on Bing and you can ask it to show you the source. Sony and Microsoft reveal budgets of video games. The Last of Us 2 and Horizon cost $220 million each to develop and another 2020 to market. Czyli kosztowały po 440 milionów, żeby no po prostu zostać wydane i tak dalej, nie? So it means that they were supposed to sell 50 billion units just to break even. I love the fact that they say Sony only gets $30 for each game sold. I think like back in the day GameStop used to get like 10. So it is actually a huge cut that Sony is taking here, but the last record we have for The Last of Us 2 was in 2022. It only sold 10 million games, right? So it needed 15 million to break even, and it only manages to sell 10 millions. Horizon Forbidden West, also not very popular, 8.4 million, and these are considered to be the best games on PlayStation. I remember Kotaku writing an article. Znaczy akurat w Forbidden West nadal nie grałem, mimo że za mną stoi kolekcjonerka, więc ciężko mi się powiedzieć. Więc o Forbidden West się nie wypowiem, ale Zero Dawn akurat było dla mnie przyjemne. Nie było wybitne w żadnym wypadku, ale było po prostu przyjemne. Poza tym, jeszcze raz powtarzam, tematyka mechów też nie jest do końca moja, nie? Ale The Last of Us mnie trochę zaskakuje. No, minusem jest takim, że no, nie zostało wydane na też popularną platformę, jakim jest PC, no bo wiadomo, musi być ekskluzyw, ale z drugiej strony, jak dobrze wiemy, jak jedynka została wydana na PC-ta po ilu latach, to jaki miała stan, to może i dobrze, że nie wydana została jeszcze dwójka na PC-ta. Ale wynik finansowy zaskakuje. Best games on PlayStation all have LGBT representation. And I'm like, well, don't all the games have LGBT representation? So like, no matter which ones become the best, they will have it. But they're insinuating that it's because of the representation that no, it's like every single game has it, so calm the fuck down. Zgadzam się z nim akurat, o ile ja mam tam też czasami takie ostre słowa do różnych tematów, tak nie wydaje mi się, żeby akurat to było takim największym problemem jednej i drugiej gry. But what's interesting is that mi jakoś pierwszy Horizon nie siadł. Wiesz co, nie mogę powiedzieć, że nie siadł, bo mi się grało w niego przyjemnie, ale było tak, że wiesz co, ja pograłem w niego ładnych paręnaście godzin za pierwszym razem.
odstawiłem, bo być może były inne gry, już nie pamiętam nawet dlaczego go odstawiłem. On mnie nie znudził, nie odrzucił, ale po prostu odstawiłem, zacząłem grać w coś innego i dopiero gdzieś, nie wiem, z rok temu, właśnie zanim, chyba tuż przed premierą Forbidden West, pomyślałem sobie, dobra, skończę tę jedynkę z dodatkiem i faktycznie skończyłem ją jednym takim wielkim, długim cięgiem tam w ciągu paru dni, nie? Tak do końca, aż wyplatynowałem zresztą, nie? Tak więc, no mówię, nie jest zła, nie odrzucała mnie, ale też nie powiedział, o, gra dekady, czy co, zapomnij. Ja skończyłem jedynkę, ale strasznie mnie wymęczyła, od połowy speedrun robiłem. Trochę tak, trochę tak, trochę tak. Szczególnie powiem ci szczerze, właśnie kiedy zacząłem robić ten dodatek, te DLC, to już tak po prostu byle speed, nie? Because if you guys remember, when PlayStation 3 was out, even when PlayStation 4 was out, one of the main reasons to buy a console was that you couldn't play many of those games unless you had a console. So if you wanted to play Resident Evil 4, well, you had to buy a PlayStation. And it was kind of annoying because it was a franchise that was first released, I mean, it was available on a computer. You could play Resident Evil 1, I remember playing 2 and 3 on a PC. And then if you wanted to play 4, or codename Veronica, you had to buy a console. Tak, to akurat mnie też denerwowało w czasach, kiedy byłem szczylem i nie było mnie stać po prostu na to. To też mnie denerwowało. Dlaczego pierwsza część wyszła faktycznie na PC, to bo na PC. Znaczy, okej, pierwszą część ogrywałem akurat na PSX-ie. Drugą część ogrywałem na PC-cie. I trzecią część też już ogrywałem na PC-cie. I potem nagle wychodzi gra i nie mogę w nią zagrać, bo mam nie tą... nie mam tego sprzętu. To się strasznie zmienia, jak się już dorasta, zarabia i tak dalej, ale wtedy mnie to strasznie denerwowało, że jak to, nie? Tak samo zresztą Metal Gear Solid. Ja byłem wręcz zapłakany, tak, że w jedynkę grałem na PC-cie, w dwójkę grałem na PC-cie, chociaż było w cholerę niewygodnie i nagle, wiecie, no, trójka i zapomnij, nie? And there were many games like that. In fact, it was the main reason why people bought consoles, because of the exclusives. Nowadays, almost everything is on a PC, and I think like part of the reason as to why is that Sony wants to recover some of the losses that they're having with these games. I mean, obscene levels of cash spent on marketing, and after that, obscene level of cash spent on development. Wydaje mi się tutaj, że o marketingu jak najbardziej można powiedzieć słowo, bo dla mnie to, że teraz gry skupiają się tak bardzo na marketingu, że ten marketing często to jest 50% budżetu przeznaczonego na grę, to jest jakiś kurwa absurd. Sorry, każdy będzie wiedział o The Last of Us 2, jak zostanie zapowiedziane, każdy. Więc uważam, że marketing, kasa z marketingu, która została na to wywalona, żeby mówić o namalowaniu jakiegoś muralu, tak, jakieś tworzenie konkretnych materiałów dla konkretnych nisz, nie wiem, jakieś reklamy w kinach i tak dalej, albo tak jak było nawet, prosty przykład z podwórka, Cyberpunk. Wystarczyło zapłacić Keanu, wpuścić go na tą scenę, na której był, zapłacić jemu za rolę i za materiały promocyjne, jasne, że on będzie twarzą tego projektu, i nic więcej nie trzeba było robić. Ale wywieszenie, pokazanie tytułu Cyberpunk na Times Square, najdroższym billboardzie na świecie, to było tylko porównywanie swojej pały jako firmy z innymi firmami, że my możemy i pokażemy. No to jeżeli was stać na takie zagrywki, to nie płaczcie, że nie zarobiliście. I tak samo tutaj. Znaczy ja nie mówię, że akurat CD Projekt nad tym płakał, ale mówię, jeżeli staćcie na... Nie potrzebujesz tego. Naprawdę ta gra by się sprzedała tak samo, gdyby to nie było wywieszone na tym, na Times Square. Tak samo, niepotrzebny był marketing do The Last of Us 2, ponieważ jedynka była świetna, genialna, bardzo dobrze przyjęta. Wszyscy wiedzieli, czym jest The Last of Us. I w pewnym... I gdyby po prostu wyszedł komunikat, słuchajcie, wydajemy The Last of Us 2, jest tworzony, powstałby trailer, tak jak powstają, tak na tej samej zasadzie, że po prostu, okej, jest trailer, jest zapowiedź, są jakieś artykuły w magazynach, na portalach o grach, w materiałach wideo na YouTubie i tak dalej, to by wystarczyło, ale nie! Trzeba wydać 50, 60, 200 milionów dolarów na to, żeby podrukować plakaciki, namalować mural jakiś i tak dalej, bo przecież bez tego to nikt nie będzie wiedział, że gra wydaje, a potem jest płacz, że nie zarobiły. To może dla mnie pierwszym cięciem budżetu w firmach deweloperskich jest cięcie na marketing. Okej, jeżeli jest nowa marka,
Zgadzam się. Okej, jak najbardziej, no bo to trzeba jakoś zareklamować, trzeba komuś tam posmarować, żeby powiedział o tej grze. Nawet streamerom, nie mówię o sobie, bo jestem za mały cieci do tego, ale mówię dużym streamerom, którzy mają takie zasięgi, posmarować, dać grę, niech reklamują, bo teraz to jest bardzo dobra forma reklamy. Sprzedawać materiały, sprzedawać, w sensie wysyłać materiały do portali, żeby o czymś takim napisały i tak dalej. Jak trzeba to zapłacić za to, żeby to było gdzieś pozycjonowane na głównej stronie. Zgadzam się. To jak najbardziej, jak jest to nowa marka. Ale jak jest to obyta marka, taką marką jest Horizon, taką marką jest The Last of Us i nadal trzeba wypierdalać, 200 milionów na marketing, to cię stać na ten marketing. To, że ty nie zarobiłeś na sprzedaży, to nie płacz z tego powodu. No, jesteś głupi, to tracisz, tak? Forrevi, zupełnie się na tym nie znam, ale mam wrażenie, że każdy rodzaj reklamy odkleił się już od rzeczywistości i żyje własnym życiem. No, to jest właśnie to. Jest masa niepotrzebnego marketingu do znanych marek. Jest, wiecie, czy jest nam potrzebna reklama przykładowo McDonald'sa? Nie, ale okej. Przypominają sobie z jakimiś promocjami i tak dalej. To się u nich zmienia. Ale wszyscy znamy markę McDonald's, tak? To nie jest tak, że o kurde, zobaczyłem reklamę McDonald'sa, idę do McDonald'sa, tak? I tak samo jest właśnie z tymi grami, jak Horizon, jak właśnie The Last of Us i masa innych gier. Już o nich tutaj mówimy, ale jest masa takich gier, które są obyte, dobre, znane. Wiesz, Baldur's Gate 3 wraca po 23 latach. Okej, można znowu dać namiar portalom, można robić jakieś materiały, wideo i tak dalej, ale oni jakoś specjalnie też się w jakiś ten marketing nie wbili, nie? Nie przypominam sobie, żeby był jakiś, wiesz, nie wydaje mi się, żeby Larian wydał 50% budżetu na marketing Baldur's Gate 3, a jaki sukces odniesiony? Nie trzeba, ale to jest takie porównywanie po prostu, moją firmę na to stać, więc wywalę. Będziemy mieli zdjęcie na Instagramie, że tam była nasza reklama, ale że to w ogóle nie przynosi dochodu. No to kogo to interesuje? A potem mamy takie artykuły. So, now the way I figured that the games don't sell is how the community reacted to them. Like I remember the damage control that they did, which goes to show that the companies are aware that word of mouth that is negative is affecting their sales. So if you guys remember, The Last of Us had the controversy with the leaked images of Joel getting killed. And those made the rounds on the internet. Spoiler alert. To nie ja. Internet. Fans were absolutely livid about it. And it's interesting because the developer themselves knew that the fans would hate it, but they put it in the game regardless. So what does that tell you about the game developer? Like, what does that tell you about the people making these games? Where they know that the customer despises it, like a restaurant knowing that people don't like burnt steak, but they will put it on your plate regardless. And when you complain, they will do everything in their power to shut you up. What type of business is that? Why would you even run a business like that? It's something that I don't understand. But they started copyright striking. Tak, i on tutaj w sumie poruszył też fajną kwestię, bo oni tutaj z jednej strony narzekają, że gra się nie sprzedaje właśnie z powodu tego, co było zaspoilerowane. Boże, po części, nie wiem, ale ja chcę poruszyć takie raczej szersze spektrum, polegające na tym, że w tych czasach, to mówiłem znowu, wrócę do tego Blizzarda, no to jest przeklęta teraz przeze mnie firma, ale faktycznie, jeżeli ktoś zapomina o swoim targecie i nadal wciska ci na siłę to, czego ty nie chcesz, no to ty tego nie kupisz. A nawet jeżeli kupisz, to będziesz o tym gadał źle. No i dokładnie tutaj jest ta sama sytuacja w tym momencie, nie? All of those videos from the internet, I remember it was so ridiculous that even their own official account got copyright strike by them. Tego nie pamiętam. Because they didn't want the word to get out. And unfortunately the word did get out and probably a lot of people that would have bought the game decided not to. And then it's also the obsession with marketing, I gotta say. Like if your cost for marketing is similar to the development of the game, you know, maybe you could spend that money to develop a better game. Dokładnie. W idealnym świecie ta kasa, która szła na marketing, powinna być przeznaczona na dopieszczanie gry. Dotrudnianie ludzi, po prostu na to, co się liczy. Marketing jest ważny, ale nie jest aż tak ważny. Marketing nie sprzeda kijowej gry.
Znaczy sprzeda za pierwszym razem, ale potem uwalisz sobie PR i tyle, nie? If it's a good game, word of mouth will carry it. But that's the thing, like they're not making games anymore as they used to. Because in the past it was like, alright, well, we are some developers, we want to create a game that we would personally love to play, and it's our passion, and we want to create like the best strategy game ever, or we want to create the best adventure game ever, or the game with a deep and rich storyline. Dokładnie, wtedy to było, jeszcze wtedy, no kiedyś, no i teraz się zdarzają gry, no bo chociaż był znowu ten Baldur's Gate, będę simpował dla Baldur's, jak nie wiem. Są jeszcze deweloperzy, którzy tworzą gry po prostu takie, w które sami chcieliby zagrać, no i to czasami idzie poznać, ale jest masa firm, która po prostu robi grę chamsko, żeby zarobić. Nie mówię, że to jest coś złego, bo firmę prowadzisz po to, żeby zarobić, ale są inne firmy, są inne dziedziny życia i inne rynki niejako, które potrafią, będą ci pozwalały zarobić lepszą kasę, jeżeli zależy ci tylko na tym, a to mimo wszystko gry są takim tworem kreatywnym, który wymaga jednak mimo wszystko trochę pasji. Jeżeli myślisz tylko i wyłącznie o zarobku, no to będziesz miał renomę jak Activision, jak Blizzard, jak EA, jak Ubisoft. Ludzie na szczęście po latach się obudzili i zaczynają odchodzić od tych firm i teraz oni nagle starają się grać tych dobrych, że no pamiętamy co robimy i dla kogo, ale prawda jest taka, że no nadal są firmy, które najpierw się pytają, czy coś będzie działało, czy to będzie fajne dla graczy, jeżeli tak, to wtedy to wprowadźmy, może przy okazji przy tym zarobimy, ale są firmy, które pierwsze pytanie zadają po prostu, czy na tym zarobimy, tak, wrzucaj, a czy to jest dobre, czy to jest w dobrym balansie, czy to będzie się podobało, nieważne, zarobimy, wrzucaj. That's how it used to be. Now, it's like, okay, how can we create something to get money from people? Dokładnie. Like, games are just made as a cash grab, they're not made as, alright, well, how can we push this genre any further? How can we make more breathtaking visuals than the previous games. How can we add innovative things to the gameplay? No, they're like, okay, well, what type of game makes a lot of money? MOBAs. All right, well, MOBAs are popular. Let's make a new MOBA spin-off. And with Horizon, it's the, I would say, the Far Cry formula or the Assassin's Creed formula where you're running around the map and you get some points of interest and you go there and you start the quest line. Nie będzie THQ Nordic oglądany. To niestety nie tutaj. Nie będzie. It's fucking boring and bland. And, you know, I remember that journalists actually encouraged this type of business practice. There was a Kotaku article. Chociaż czekaj, o który to się zaczyna, bo wiem, że jest 20 zaraz. Ja o 20 tam ileś będę pewnie kończył, bo mówię, jestem dzisiaj ugadany na cóż, wieczór z żoną po prostu. Oglądamy jakieś tam filmy i tak dalej, bo to jedne z tych ostatnich naszych wieczorów. Ale jeżeli to by się zaczynało zaraz teraz, no to być może bym jeszcze zdążył przynajmniej początek. 21 to będzie kijowa godzina. To lipa. Szanie, Ubisoft patrzy tylko na dolary. Gracze błagali od 5 lat o rozwiązanie problemów z cheaterami w Rainbow Six Siege i jedyne co dostaliśmy to więcej skinów. Łatwiej jest zrobić skin niż uszczelnić system, nie? Dokładnie. No. Where they say, oh well, games don't have to be RPGs or first person shooters or third person shooters anymore. Like, that's the old mentality. Games have to have everything. So, every single game needs to have, like, a little bit of a stealth component. It has to get, like, a little bit of XP to power up your character and a tech tree. And a little bit of crafting. And then, dokładnie. Like, wiecie, co mnie na przykład strasznie wkurza? Ja naprawdę lubię MMOsy. Nawet te nowe, które teraz w tych czasach wychodzą, są całkiem okej. Ale dlaczego nie gram w ogóle w nowe? Bo każda musi mieć crafting. Każda musi mieć crafting. Tak jak może to, co Amazon wydało, New World. Rany boskie, czy naprawdę my musimy iść i każdy kamień obłupać, każde krzaki zebrać, każde drzewo ściąć, bo przecież crafting... Dlaczego? Ja chcę wejść do gry, utłuc parę mobów, zrobić questa, wyjść. Nie! Nie możesz progresować dalej, bo musisz zrobić kurwa cegłę. Jezu. Wszystko na jedno kopyto. How game should be. I mean, sure, you can make a game like that, which is, in my opinion, the Assassin's Creed formula. You know, like, you get this tower, you climb up the tower, and then you reveal a little bit of the map, and you see the points of interest, and you can craft something, and then you level up, and you grind some XP, and the talent tree is completely not necessary, because, like, eventually you unlock everything, so you don't really have any spec or stuff like that. To też jest prawda. W sumie nigdy tego nie poruszałem i nigdy o tym tak nie myślałem, ale tak, to też jest śmieszne o tyle, że tak, nie, praktycznie każda gra w open worldzie ma już jakieś drzewko rozwoju, bo przecież no taki jest teraz standard, tak? Ale co to za drzewko rozwoju, skoro to nie ma żadnego buildu tak naprawdę i tak dalej?
Bo pod koniec gry masz praktycznie całe drzewko odblokowane, no, ale rozwój. Game mechanics that aren't polished and are just there in order to like add a little bit extra of gameplay in the hopes that you get hooked a little bit more so you can purchase another microtransaction. Like this is what they're trying to do. And it's not successful. It doesn't make great games, right? I mean, Resident Evil 2 Remake was Game of the Year. It didn't do any of that shit, right? Dokładnie. Like Resident no, Evil 2 widzę. Remake, it didn't have z którego like... to jest roku? Nie, to jest teraz. A talent tree. It didn't have like... No to trochę do tyłu poleciał, ale a tak. A level up system. Do you know what did have a talent tree and a level up system? Gotham Arkham Knights. How'd you like that game? Utter shite, wasn't it? Yeah, Resident Evil 2 Remake doesn't have a dialogue tree. Do you notice that? Like, you don't get to, like, have, like, options within dialogue and shit. Because it's not needed. Not every game needs to have it. Dokładnie. And of course, it's the message. Yes, the message needs to be stuffed in every single fucking game. But it is what it is. Right, so it's no surprise. Now, imagine if Aloy was a big titty waifu. Just imagine, you know, if it appealed to the heteronormative evil. You know, you tap into those dark energies on the internet that are powered and fueled by the incels that have cash and money to give, but no company wants to take it. Now, if you tapped into that, would the game got like a couple more million sales? Absolutely. Absolutely. If I am willing to bet if The Last of Us or if Horizon, if they would have had a Bayonetta-like character that had like big ushy tits and like plump thighs and a nice tushy that would make the social justice activists scream in horror and despair, you would sell a lot more copies. Znaczy nie chcę nic mówić, ale to przypomina mi się Hogwarts Legacy. Bardzo przyjemna gra. Niewybitna, przyjemna. Chociaż... Może po prostu już mi zgasło troszeczkę zapał, bo już ją ograłem i odstawiłem. Nie, czekajcie. Nie, powiem. No dobra gra, podobała mi się. Okej. Okay. Trochę chciałem teraz tak na zimno wyjść, ale prawda jest taka, że przypomniałem sobie, że jednak jak grałem z żoną, grałem non-stop. To była dobra gra, wybaczcie. Ale i tak, prawda jest taka, że do tej gry miałeś odbiór dużo pozytywniejszy, niż byś go miał, gdyby nie te wszystkie afery związane z tą grą. Właśnie ci aktywiści wrzeszczący, blokujący, transgender i tak dalej, masakra to była. I tak naprawdę no, nikt nie zrobił lepszego marketingu tej grze, niż właśnie jej przeciwnicy. To jest w tej samej sytuacji, co się mówi, że nie, Paweł Exile nigdy nie miał lepszej reklamy niż Diablo 4, nie? You can't do that. Why? Because the ideology doesn't let you. That is sinful. Like the... Dobra gra, tragiczna historia. Ja wiem, nie wiem z jakiej perspektywy się wypowiadasz, bo ja na przykład, tak jak nawet robiłem recenzję, ja się wypowiadałem z perspektywy kogoś, kto w ogóle nie żył Harrym Potterem, ja byłem totalnym mugolem, a nie znałem się na tym w ogóle i ta gra mi posłużyła świetnie jako wprowadzenie w to uniwersum. Żona mi masę opowiadała o tym, bo jest wielką fanką Harry'ego Pottera, no dorastała przy tym, jakby nie patrzeć. Ja z kolei przy Wiedźminie, jak złapałem książki. Ale nie mówię, mnie to nie interesowało, mnie ani ja nawet filmów nie oglądałem, więc nie byłem zainteresowany. Książkę przeczytałem tylko pierwszą, niewiele z niej pamiętam tak naprawdę i świetnie mi ta gra posłużyła jako wprowadzenie i teraz takim większym zapałem i do książek i do filmów bym usiadł, nie? Christians at BlackRock, they look and they get like the gaze of and they give the gaze of disapproval. Like that is not ESG friendly. Big titty anime waifus is hurting the environment. You poison the mind of the youth. You distract them from the important activism where they go and they glue themselves to a famous painting and they throw oil over. That's what we want the youth to. That is ESG friendly. That is what the video game corporations stand for. Like showing a big anime goth waifu in a video game. You distract the people from the important stuff. That is ESG unfriendly. But yeah, no, like, unironically, no, think about it for a second. Right? I'm not saying that a game would sell on boobies alone, but what I am saying is that if Horizon Zero Dawn or the...
Znaczy, tylko odpowiem, że nie wydaje mi się, żeby cycki teraz już sprzedawały gry, bo cycki są tak bardzo łatwo dostępne teraz w sieci, że to nie sądzę, żeby to było jakikolwiek argument. Wiecie, 100 lat temu, kiedy się grało w Tomb Raidera pierwszego i się widziało te trójkątne cycki jako pryszczaty szczyl, to robiło wrażenie. A teraz, w tych czasach... Last of Us, if they had that big titty golf waifu in the game, if they had the 2B, you know, like Nier has or anything like that, it would have sold a couple more million copies. Just flat out, even with the message. Even with the message. But they don't want to do it, so, you know, like, the money is there. They just have to reach out and take it, but they won't. Which is great, because I want these companies to fail. I want them to fail so that new companies can arrive that are actually in touch with the consumer. And they actually know what the customer... Akurat to ostatnie zdanie jak najbardziej. Mamy parę firm, które chciałbym, żeby upadły. Otwierałbym szampana widząc upadające EA, otworzyłbym szampana widząc upadającego Blizzarda. Ubisoft aż tak to nie, dla mnie po prostu oni się stoczyli, ale nie są toksyczni, oni są po prostu kiepscy na przykład, nie? Ale tak, otwierałbym normalnie szampana i to stworzyłoby fajne taką pustkę, którą trzeba by było wypełnić innymi firmami. Z tym się absolutnie zgadzam. 100 lat temu to robiły wrażenie malutkie obrazki gier na telefony 18 plus z każdej strony gazet. To też prawda, tak. Na bez review.